Pierwsza sesja Rady Powiatu rozpoczęła się od smutnej ceremonii. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego samorządowca Zbigniewa Lubawego. Dziękuję bardzo. Sesję otworzył i poprowadził radny senior Zdzisław Maćkowiak. Obrady rozpoczęły się od złożenia ślubowania. Ślubuję. Ślubuję, tak mi to pomóż. Ślubuję. 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 Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Ślubuję. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. 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 Ślubuję. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Ślubuję. Tak mi to pomóż Bóg. Ślubuję. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Ślubuję. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Ślubuję. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Ślubuję. Ślubuję. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Ślubuję. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Ślubuję. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W tajnym głosowaniu wybrano przewodniczącego rady i dwóch jego zastępców. Funkcję przewodniczącego objął Ireneusz Młynek z PSL-u, jego zastępcami zostali Rudolf Kołeczko z PiS-u i Mariusz Suchanecki z PO. Nie odbyło się bez starć przy wyborze starosty i jego zastępcy. Do zaproponowanych przez większościową koalicję kandydatur Adama Sperzyńskiego i Jacka Gwizdka negatywnie odniósł się Adam Bandura, który uważa, że starostą nie powinna zostać osoba, która nie została wybrana do rady. Stąd nie wiem, czy samorząd powiatowy to jest jakby przechowania bagażu politycznego czy przewodnictwa, bo tak to muszę wrażenie. W obronę obu kandydatów wziął Zdzisław Maćkowiak. Proponujemy młodych ludzi, bo zmiana marki się zaczyna odbywać w szerokim gronie. Zatem przychodzą młodzi ludzie, którzy będą równocześnie mieli swoje otoczenie, a równocześnie będą prezentowali ten nowy zapał, nowe spojrzenie na życie i dajmy im możliwość realizacji swoich celów, a równocześnie wspierajmy ich. Ostatecznie zarówno starosta, jak i jego zastępca zostali wybrani stosunkiem głosów 13-6. Starosta Powiatu Gawickiego wybrany został pan Adam Sperzyński.